Magda Gessler jest znaną restauratorką w Polsce. Jak dobrze wiemy, zaraz po świętach wybrała się za granicę, by odpocząć od zgiełku miasta i pracy, której ma wiele. Znalazła się jednak w wielkim niebezpieczeństwie, fani są mocno zmartwieni. Magda Gessler jest bardzo zapracowaną kobietą. Na co dzień musi zajmować się wieloma restauracjami, którymi zarządza oraz ciągle nagrywa nowe odcinki programu Kuchenne Rewolucje. Każdy z nas kiedyś musi odpocząć, a święta to najlepszy okres na to. Magda Gessler odpoczywa po świętach. Gessler wraz z rodziną spędza święta. Na swojego Instagrama wstawiła zdjęcie, gdzie wszyscy razem zasiadają w pięknym domu i radosnej atmosferze. Dużo tam danin i innych smakołyków, ale czego można było się spodziewać po restauratorce? Po mile spędzonej Wigilii Magda Gessler z resztą rodziny wybrała się na upragnione wakacje, tam, gdzie jest znacznie cieplej niż u nas. Niestety, wybrała miejsce, nad którym zawisł cień niepewności. Ludzie uciekają, gdyż obecnie jest tam bardzo niebezpiecznie. Wstrząsy i wulkan na Sycylii. Oczy całego świata spoglądają teraz na Sycylię. W samą Wigilię obudził się wulkan Etna, który od wieków straszy mieszkańców wyspy i nieraz spowodował wielkie zniszczenia. W wielu miejscach na Sycylii dało się odczuć silne wstrząsy o magnitudzie 5 w skali Richtera. Ewakuowano ponad 600 osób, a 28 ucierpiało. W całym regionie da się odczuć wstrząsy, a dym, który wydobywa się z wulkanu, zakłóca loty samolotów. Jak się okazuje, Magda Gessler dotarła tam i spędza swoje wakacje. Znajdowała się niedaleko epicentrum głównego wstrząsu, bo około 50 km. Miasto Taormina, w którym restauratorka odpoczywa, również jest blisko wulkanu. Gessler nie boi się niebezpieczeństwa, fani martwią się o Magdę Gessler. Piszą w komentarzach, że znajduje się całkiem niedaleko wulkanu i przebywanie tam może być bardzo niebezpieczne, kiedy dojdzie do większego trzęsienia ziemi oraz wybuchu wulkanu. Restauratorka uspokoiła fanów i napisała pod filmem z wakacji: to tu, gdzie czerwone języki ławy są wypluwane przez Etnę. Taormina. Wstrząsów nie czuliśmy, zanurzeni w głębokim śnie. Jest pięknie, #Besos, napisała Magda Gessler. Magda Gessler zrobiła sobie zdjęcie wraz ze swoim partnerem na tle dymiącego wulkanu. Jak widać, ona się nie martwi o swoje zdrowie i życie i uspokaja fanów, że nic jej nie będzie. Miejmy nadzieję, iż uda jej się odpocząć mimo niebezpiecznej sytuacji.